Witam Was kolejny raz. To ja, Pani Hania. Jesteśmy teraz trochę uwięzieni w naszych domach. Na pewno często doświadczacie poczucia nudy i mówicie, nudzi mi się. Mnie się też nudzi. Ale zobaczcie, przygotowałam dla Was taki tajemniczy słoik z napisem nudzi mi się. Chodzi o to, żebyśmy tą nudę przekształcili w coś pożytecznego. W domu przygotujcie sobie taki słoik właśnie z napisem nudzi mi się i w środku będą różne zadania napisane na karteczkach. Pomysły do tych zadań warto zaczerpnąć z codziennego naszego życia. Mogą to być Wasze propozycje, mogą to być propozycje Waszego rodzeństwa lub rodziców. Chodzi o to, żeby to dotyczyło Waszego wspólnego życia w domu. I teraz po przygotowaniu takich zadań możemy wylosować. Ciekawe, co ja wylosowałam. Zaraz zobaczymy, jakie lekarstwo będzie na nudę. Poczytać książkę, świetnie. Bardzo lubię czytać książki, dobrze o tym wiecie. W związku z tym będą dla Was kolejne rozdziały naszej książki pod tytułem Pióro T-Rexa Andrzeja Maleszki. Dziękuję, pozdrawiam.